Witam serdecznie wszystkich dzisiaj na filmiku. Kto nie zna mnie, jest nasz ogród Milówka. Przekazujemy wiele informacji o drzewkach, o sadzonkach, o technice szczepienia. Dzisiaj chcę pokazać w filmiku totalną sensację dla całego świata. Ludzie robią teraz, działka kosztuje 200 tysięcy, 20 arów, ziemia podrożała. Mamy czasy takie jak mamy, każdy wie. Wróciłem właśnie, kupiłem pomidory bio, pokazuję, mam 161, a więc są jeszcze w granicach, także jeszcze nie jest przekroczone. Są to pomidory bio. Płaciłem za nie 20 zł. Do czego zmierzam? Teraz nie musicie płacić 20 zł, bo może dzisiaj kosztują 20, a jutro będą kosztować 40. Widzicie, co się dzieje, jakie są drogie nawozy i do czego wracam. Teraz możesz mieć koło własnego domu, pokażę najnowszą technikę, jak można wykorzystać pomidory na tym moim domu. Tu są nasze jajeczka, oczywiście po 30 groszy, kto będzie chciał, cały czas podkreślam, kto będzie chciał, u nas do nabycia. Na całym domu, na elewacji, pokażę Wam teraz technikę. Najnowszy sposób, który wymyśliłem sobie, z całej tej powierzchni mojego domu zbiorę 2-3 tony pomidorów, ogórków, dyni. Pokażemy, jak można wykorzystać ścianę z własnej elewacji do tego, żeby posadzić własne pomidory. Otwierasz okno na pierwszym piętrze i zrywasz pomidora na śniadanie. Czy ogórka, czy zrobisz sobie zupę dyniową. Pokazałem na filmiku, dzięki zastosowaniu, tak, zobaczcie moje wcześniejsze filmiki. Pokaż tutaj, jak to wygląda. To jest kurzyniec. Tak wygląda kurzyniec. Oczywiście, żeby nie być gołosłownym, mamy badania tego kurzyńca. Zawartość wapna jest tam, więc tak jak w salecze. Masa sucha w 100 gramach. Azot organiczny 3,5%, azot całkowity 4%. Także rewelacyjne wykonane badanie tego. Kto będzie chciał nabyć taki worek, rewelacyjnej cenie wysyłamy kurzyniec. Podsypujesz, masz wszystko pod kontrolą. Sadzicie to po prostu w doniczce, na własnej elewacji domu, na własnym parkingu. Nie potrzeba żadnych ziemi uprawiać, folii, działek, opryskiwać. Ślimak nie przyjdzie, mniej są narażone na choroby, bo są pod dachem cały czas. Kwestia tylko podlewania cały czas, już na miejscu potem do nic. Przejdźmy teraz na fermę, pokażę tutaj, tak jak zrobiłem. Tu jest woda plazmowa, pokaż to, woda plazmowa, i tu jest kurzyniec. Już namoczony, wymoczony, wyfermentowany w wodzie. Teraz łączę pół na pół i podlewam te wszystkie moje pomidory, a więc mam to pod kontrolą. Nie pociągnie mi żadnych opadów. Deszczy kwaśny, czy hemtralis, czy tak jak u kolegi byłem Piotka w Opolu, gdzie cały czas jeżdżą i opryskują ten rzepak. Ziemia, deszcze pociągnie na jego działkę. Co z tego, że oni opryskują w odległości 50 metrów od jego domu, jak i tak pociągnie do ogródka i potem masz glifosat w takich pomidorach. I pod pełną, pokażę Wam teraz sensacyjny sposób, jak możecie sobie poradzić w własnym domu. Pod kontrolą pełną, własną ziemię produkujecie. Ponad wszelką wątpliwość nie ma wtedy glifosatu, nie ma żadnego skażenia, żadnych metali ciężkich, bo tą ziemię ja sam zrobiłem, pokażę, jak stworzyłem ziemię, 20 lat, przegnity, przefermentowany, słoma owsiana z obornikiem. Pamiętajcie, kurzy obornik jest bardziej, dużo mocniejszy, 1,5 razy mocniejszy od krowiego czy od końskiego. Również u Amiszów się tego uczyłem, ciągle nawiązuję do tego, jeżdżę po takich krajach, uczę się, obserwuję, jak ludzie robią takie ekologiczne rzeczy. Przejdziemy teraz do doniczek, pokazywam sensacyjny pomysł dla całego globu, rozwiązanie, jak można wykorzystać własną elewację domu na to, żeby zebrać sobie 2 tony pomidorów i totalnie pod własną kontrolą. To, co dacie do tego, to wiecie, nie pociągnie Wam żadnych trucizn z ziemi. Przejdźmy do kolejnych działek i pokażę Wam, jak to zrobić. Pozdrawiam. Tutaj jesteśmy przy mojej pierwszej elewacji. Cały mój dom jest pokryty dzięki takiej kratownicy drewnianej. A więc ekologiczne drzewa, nawet niemalowane, naturalne drzewo, i pokaż teraz, jak to sadzimy, nie? Jak sadzimy? O, tak wygląda pomidor posadzony. Tak mam dynie posadzone. Te dynie pójdą oczywiście na cały dom tutaj. Pokażemy. Te dynie pójdą do pierwszego, drugiego piętra. Na pierwszym piętrze mam już kwiaty, również pelargonie, które będą zwisać znowu w dół. I również wszystko to jest podlewane wodą plazmową, tak pokazałem, z kurzyńcem. Możecie zastosować tylko wodę, woda plazmowa, nie każdy ma dostęp, jest droga. Także te pomidory będę miał, tutaj będą dynie, akurat te malutkie, te ozdobne takie dynie na zupę, idealne. Tutaj będę miał pomidor, to jest ten gigant, który rośnie praktycznie na 5 metrów do góry. I po prostu zbieram sobie, to jest malutki pomidor, to jest ten bawoli pomidor. Zapinam go po prostu i on się pnie po tej elewacji. A więc wykorzystujecie elewację, jest to na pełnym słońcu. Warunek nie ma na deszczach, nie zniszczą deszcze. Jest tutaj kostka brukowa, a więc do skolany nie podejdzie żaden ślimak, nie podejdzie żadna mszyca tutaj. Jest to bezpieczne koło budynku. Nie zniszczą tego deszcze, tylko warunek to podlewać.
i nawozicie to tak, ja nawożę to kurzeńcem z wodą wymieszanym, fermentowanym. I po prostu pokażę Wam za miesiąc efekty tego i w jesieni, jakie uzyskaliśmy efekty dzięki takiej elewacji. Działki są teraz bardzo drogie, ziemia kosztuje, tak powiedziałem, drogo, a tu takim tanim sposobem możecie wykorzystać elewację własnego budynku. Dzięki, pokażemy następny na parkingu. Jesteśmy na miejscu na parkingu moim, który i tak stoi od 20 lat pusty, bo tu nie korzystamy, nie mamy tutaj żadnych gości. Pokażę tutaj, o, w takiej donicy pokadwiska ziemia jest przygotowana przeze mnie, a więc to jest przegnity, przefermentowany owiec, który nie podlegał żadnemu GMO, żadnej oprysku glifosatem, owsa się tym nie robi. Tak mamy posadzone. Tu jest akurat posadzony ogórek, pomidor, raczej nie łączy się pomidorów z ogórkami, bo może jakaś zaraza przyjść w pięknej, doskonałej formie i to pokryje się pomidor. Jest oczywiście, tu jest ten malusieńki ozdobny, tu mam na tym, będę miał około 5 kg pomidorów, tu będę miał ogórki i te ogórki przejdę pokazać następne. Cały parking, wystarczy założyć taką pergolę, oprzeć to, macie to pod kontrolą. Pokazuję, taki pomidor już macie wtedy, wiecie, coście dali. Dajecie kurzyniec, a więc naturalny obornik. Ziemia nie pociągnie żadnych glifosatów z innych pól, kto Wam zalał. Nie będzie tu padać żadne chemtralis na to, jak mam pod dachem, bo akurat tu na parkingu deszcze też to osiągną. Ma miejsca, gdzie w ogóle nie ma deszczu, a tutaj jedynym warunkiem jest podlewać, jeśli jest pod dachem, na elewacji budynku. Także cały budynek pokażę Wam na bieżąco. Oglądajcie moje filmiki, udostępniajcie, jak ktoś by chciał tą metodę stosować. Pomidory kosztują 20 zł i stąd mój pomysł, pojechałem kupić pomidory, no są tak drogie, będą coraz droższe. A więc na całe lato stoi Wasz parking pusty, koło domu, robicie pergolę za parę groszy. Czy u nas będzie można nabyć taką pergolę, zrobimy za jakieś tam się pieniądze, żeby sobie postawić pomidory, macie wtedy pod kontrolą. I jeszcze pokażę kolejną dynię. I w ogrodzie również miejsce, każde miejsce wykorzystujemy do posadzenia takich właśnie warzyw przydomowych. Akurat wykorzystałem wszystkie warzywa, które się płożą, bo to wtedy wykorzystuję miejsce. Na elewacji na budynku pomidor może iść nawet do 3 metrów do góry, bo tak w szklarni rośnie. I jest wtedy chroniony, tak jak powiedziałem, przed ślimakiem. Tutaj nie przejdą mi żadne ślimaki, bo mam tutaj kostkę betonową. Na gołym polu musicie dawać folię pod ogórki. Musicie pilnować to, musicie cały czas uważać na to, żeby te w nocy nie zjadły ślimaki i nie przyjął mszyca. Tu jest to chronione, w każdej chwili pod kontrolą. Jedynym warunkiem jest podlewać, jak będzie upalne dni. Przejdę i pokażę jeszcze następne pergolę. Dzięki. O, pokażę następne tutaj. Tutaj akurat zastosowałem dynię na zupę, którą uwielbiam, dyniową zupę. No, mój samochód pod taką wiatką zasłania się z jednej strony. Doskonale pomidory Wam rosną, doskonale dynia czy ogórki. I pokażę miejsca, jak można wykorzystać to w ogrodzie. Zapraszamy na 10-9 lipca. Będzie tu Siergiej Czarny, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Będziecie mogli widać efekty osiągnięcia. Pochwalę Wam się, jak zbieramy z takiej pergoli jednej, ile można uzyskać pomidorów czy dyni, nie mając w ogóle żadnej ziemi, koło własnego domu, czy spółdzielnie są, teraz powstają bloki, robi się zieleńce, robi się trawniki, kiedyś się to wycinało, kiedyś się zbierało liście, teraz mają zostać, żeby był naturalny kompostownik. A więc również społecznie w bloku mieszkając, jedną ścianę elewacji przeznaczycie na pomidory społecznie i każdy po prostu korzysta z tych, kto się tym opiekuje, może sobie mieć własne pomidory, zaznaczam w donicy, a więc pod kontrolą, co tam w tej ziemi jest, bo te pomidory kupiłem po 22 zł kilogram bio, a i tak są na granicy praktycznie przekroczenia. Także nie wiemy, kto co zastosował, jakie są pestycydy. Tą ziemię ja zrobiłem sam. Możecie sobie zrobić ziemię, czy badanie wykonać. Ta ziemia wtedy jest czysta. Uzupełniacie ją, wszystkie wartości potasu, czy azotu, czy wszystkie minerały, które są potrzebne do ziemi, są w tym kurzeńcu namoczony w wodzie plazmowej. Ja mam nadzieję, że będę miał pomidory wielkości 1 kg. Tak nasz tutaj Zdzisław Ostenda, to jest jego woda, plazmowana. Podobno takie efekty daje, bo ona jest doskonałym rozpuszczalnikiem i rośliny niesamowite uzyskują efekty, nie chorują i nie są wrażliwe na wszystkie te choroby bakteryjne. Przejdę i pokażę, jak można wykorzystać każde miejsce w ogrodzie. Dzięki. Tutaj pokażę następne. Tutaj mamy pomidory, o, tak wykorzystałem pergolę. W ogrodzie macie ławeczkę, ławeczkę sobie usadzę z tyłu. Na plecach sięga, mam pomidory, tutaj mam dynię połączoną z pomidorami. Również wykorzystałem taką pergolę w ogrodzie. I każde miejsce w ogrodzie nie potrzebujesz, jeszcze raz zaznaczam, powtarzam to, nie potrzebujesz, jestem rolnikiem, wiem ile się trzeba nastarać, żeby orać ziemię, żeby ją uprawiać, foliami zasłaniać. Nocą zbieramy ślimaki, również podobnie lilie mamy wszystko w doniczkach i kapitalnie uzupełniamy całe minerały do tego, nawożąc to kurzeńcem teraz. Podobnie tutaj, ten pomidor pokażę Wam za miesiąc, za dwa.
będzie tej wielkości. Z jednej takiej pergoli możemy zebrać 10 kg pomidorów, więc łatwo policzyć, ile zaoszczędzimy pieniążków. Nie musisz jechać do sklepu, wiesz, jaki to jest pomidor. Także tą pomysł. Zapraszam Was na 10 lipca, zobaczycie efekty. Będzie można nabić u nas te drzewka. Oczywiście od razu, tak jak powiedziałem, te stare odmiany 120-letnich drzew, sklonowane. Także na miejscu obejrzycie sobie efekty tego. Polecam, najnowszy hit. Jest ziemi coraz mniej na naszym globie, jest coraz droższa, a więc należy wykorzystać każde. Tym bardziej, że te rośliny płożą, zajmują ogromne ilości powierzchni całego ogrodu, ogórki. Jeden ogórek zajmie Wam powierzchnię 2 m2, a to wszystko macie tutaj na pergoli, doskonale pod kontrolą i nawozicie i o każdej porze. Taki kurzyniec polecamy u nas do nabycia, kto będzie chciał za śmieszną cenę. Nie musi przepłacać 160 zł kosztem wolek za letry, a tu masz za 25 zł. Taki kurzyniec worka, gotowy, podsypujesz, pod kontrolą to macie. Pozdrawiam wszystkich, zapraszamy do nas na spotkania w ogrodzie i dziękuję za uwagę. Przekażcie, udostępnijcie do innych, nigdy nie proszę o to. Zawsze mówię, nie musisz dawać palucha, nie musisz dawać serducha, byleś nas czasami posłuchał. Dzielimy się z informacjami, ja tym żyję, ja tu pracuję w ogrodzie, jestem prawdziwym rolnikiem i takie rzeczy mogę Wam przekazać, jak każdy z Was może się stać małym rolnikiem, ma całe lato pasję, może koło tego chodzić, opiekować, to wymaga troszeczkę zaangażowania, bo przyjdzie upał, jak tego nie poleci, to wyschnie. Polecam taką metodę wykorzystać, pergole, kto będzie chciał, u nas będą do nabycia, jakiejś śmiesznej cenie, stawiasz pergole i masz na całe lato w domu. Do października zbieracie pomidory i nie płacicie 22 zł za bio. Macie własne bio, w własnym ogrodzie i własnym domu. Czy nawet na bloku, tak powiedziałem, również można wykorzystać. Całe komitety blokowe mogą powstać i blok na obstawić i macie własne pomidory. Hodowane w donicy, nie potrzeba wsadzić do ziemi. Dzięki za uwagę i udostępnijcie innym. Niech się uczą i niech tą naszą ziemię całą obsadzą taką pomidorami. Dzięki.